Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku dowiemy się, ile kosztuje wysłanie paczki z Wietnamu do Polski. Mamy taką jedną ze sobą. O, na oko około 10 kilo. Zobaczymy, jak spakowana na szybko, bo trochę mamy więcej rzeczy niż potrzebujemy. Znaczy obkupiliśmy się trochę przez tą całą naszą podróż przez Azję. No i musimy to wysłać. Także karton już kupiony, karton kosztował nas 5 zł. I jedziemy na pocztę. Dowiemy się co, jak, gdzie i za ile. Oczywiście wybieramy przesyłkę rejestrowaną, zwykłą, nie kuriera i nie przesyłkę nierejestrowaną. Zwykłą, poleconą, paczkę poleconą, która idzie długo, ale jest potwierdzenie nadania. No. Dajesz, ojciec! Mój He-Man! No kurde, takie tam, wow, majtki, takie tam zakupki. Zamykamy naszą komnatę. Kierujemy się za tą lokę bliżej. Dawaj, ojciec, idź. Się nie zabij na tych schodach, albo ja się może, że mnie zabiło lepiej. Tak, bo do naszego 10 piętra winda nie dojeżdża, więc musimy zejść piętro niżej na 9 i dopiero tutaj mamy windę. Ja w życiu nie stwierdziłem, że majtki mogą tyle ważyć. Wiesz, pudło, ojciec, i lecimy dalej. Otworzę ci, poczekaj. No, chyba tamten pan. To nie on? Zastanawiam się, czy... Saigon Post Office. Tu Post Office, Saigon. Saigon Post Office. Tak, tu mamy budynek poczty głównej. No chodźmy, Szo, chodź. Ale wyjdziemy od. A nie możemy tutaj? A nie możemy tu wysłać? No. No, a my idziemy od innej strony. Marek chce ponosić karton. Musimy to ładnie zapakować i będziemy wstępne deklaracje celne, listy przewozowe i wysłane. Także tak wygląda deklaracja celna, co tutaj się znajduje. Tu podajemy adres, nasz adres, do tego adres adresata, czyli znowu my, zawartość, liczbę, wagę i wartość, tak? Potem to samo tu i jeszcze na dwóch kolejnych będzie dokładnie to samo, także wypełniamy. Tak. Ach, pani to sprawdza, jak to, czy to jest... O, książka. You looking for that copy? Yes. It's in the key case. In that case is copy. Yes, Moringa mask. Moringa mask. It's only the quiet. A muszelki? Yeah.
Czy pani nam sprawdza, co wysyłamy? No, tutaj. Dychę płacisz? Nie wiem, że płacę. Ale 10? Tak. Czyli to jakieś pakowanie może? Tak. No wyciągaj ze skarpety, ojciec, wyciągaj. O, nie. Idziemy do tego pana, co wtedy, co wczoraj. Tak, ten sam tam się, tylko w innym okienku. W Wietnamie, a wietnamskiej poczcie. No i przesyłka waży dokładnie. O, tu przesyłka waży kilogram mniej, 13 kilo. Można? No, ciekawe, na ile pan nas tutaj zrujnuje. Zaczynam z sobą bańkę 2,5 miliona. Teraz zobaczmy. Nie, no powinno starczyć. No ile tam było? Milion coś tam. A, no, no. No, jeszcze mam jakieś. No, 3 miliony. Czyli lotniczą paszportem wystarczy. Ale nie potrzebujemy. Nie, nie śpieszy nam się. Paczka jak dojdzie nawet za miesiąc czy za dwa, nic się nie stanie. Co ważne, należy między sobą paszport, ponieważ wymagają numeru paszportu przy nadawaniu przesyłki. Tylko do Chin poszła bez. No do Chin tak. Tak. Trzeba pamiętać, że jest to kraj komunistyczny. Papierologia. I papierologia stosowana jak w każdym kraju komunistycznym. To po kolei. A. Używane majtki, używane koszulki. I tak dalej. Wszystko w deklaracji. No. Następne 18 pieczątki i papierki. No, chyba z tym trzeba będzie pójść do tamtej, tak? Zobaczymy. O, jest nie, kalkulator. No ja mam go na pizza, ale to chyba. A, okej. Wycałuj mi. O, czyli płacimy mniej niż myśleliśmy, że zapłacimy. Nie, nie wiem. Czyli zapłaciliśmy 991 tysięcy. Okej. Thank you. Tysięcy. Już mówię, ile to jest złotówka dokładnie. Dokładnie za przesyłkę zapłaciliśmy 168 zł.
No to bez dramatu. Come on! O, zapomniałabym moich masek z Moringi, ale Mariacki na szczęście pamiętał. Tak, i przesyłka, czyli 168 zł za przesyłkę o wadze 12,9 kg. Ach, no przecież Moringę wyjęliśmy, dlatego było lżejsza, tak. Gamonie. Podtrzymaj. Czyli kilogram. Podtrzymaj. Ja jeszcze tylko zaraz zrobimy ujęcie, jak wygląda cennik, tabelę z cennikiem dla wszystkich zainteresowanych. Także zaraz to będzie, zaraz się wam to pokażę. Możecie sobie, kto będzie zainteresowany, może sobie zrobić stop pracę i dokładnie odczyta co i jak. Oh, I guess I see you somewhere around.